Dzisiaj o godzinie 10.30 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o wybuchu gazu w Szamotułach na ulicy Kazimierza Wielkiego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG Szamotuły. Powiadomiono standardowo policję, pogotowie, nadzór budowlany, pogotowie energetyczne. Zastępy na miejscu zastały pomieszczenia kuchenne oraz jeden pokój całkowicie spalone. Wyburzono ściałkę działową między pokojem spalonym i pokojem następnym i ten drugi pokój był całkowicie okopcony. Tak? W kuchni na krześle znaleziono 78-letnią martwą kobietę. Działania strażaków polegały na wyniesieniu butli gazowych z pomieszczenia kuchennego, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukaniu pozostałych pomieszczeń pod kątem przebywania tam osób innych niż znaleziona osoba. W związku z osobą śmiertelną zawiadomiono prokuraturę, która to wraz z policją w chwili obecnej prowadzi dochodzenie na miejscu. Thank you.